Volvo XC60 pierwszej generacji było produkowane przez niemal dekadę. Ten samochód cały czas się doskonale sprzedawał przez cały okres produkcji pierwszej generacji Volvo. Było cały czas hiciorem na rynku sprzedażowym. Ale przyszedł czas na zmiany i w 2017 roku Volvo pokazało następcę bardzo popularnego i lubianego Volvo XC60. O ile pierwsza generacja była oparta na wspólnej płycie podłogowej z wieloma modelami Forda, m.in. Ford Kuga, Ford Mondeo, to ta sama płyta podłogowa co Volvo XC60, to były czasy jeszcze bliskiej współpracy z Fordem, o tyle nowa generacja to już czasy właścicieli chińskich. Ten nowy samochód jest oparty na płycie podłogowej flagowca Volvo, czyli XC90. Witam Państwa serdecznie w naszym YouTube'owym kanale Prawdziwe Samochody. Ja nazywam się Grzegorz Bajor i zapraszam na test Volvo XC60 drugiej generacji. Muszę się Państwu przyznać, że Volvo XC60 drugiej generacji jest pierwszy raz w moich rękach. Pierwszy raz mam do czynienia z tym samochodem i moje takie pierwsze spostrzeżenia, gdy ten samochód widziałem na jakichś zdjęciach prasowych, gdy widziałem na ulicach, niespecjalnie wzbudzał mojego zachwytu. Oczywiście ładna, poprawna sylwetka, natomiast gdy ten samochód trafił w moje ręce, no to muszę Państwu powiedzieć, że jestem oczarowany tym samochodem. Samochód na żywo wygląda na o wiele większy niż wskazywałyby wymiary katalogowe. Samochód wydaje się ogromny, jeszcze szczególnie w tym pięknym, białym kolorze. Jest to biel alpejska, jest to lakier niemetalizowany. Samochód wygląda przepięknie w tym właśnie malowaniu. Do tego te piękne, duże koła. Samochód jest przeogromny. O ile wymiary tego samochodu niewiele się zmieniły w stosunku do pierwszej generacji Volvo XC60, bo długość tego samochodu wzrosła o jakieś 6-7 cm, o tyle wysokość już zmalała. Ten samochód ma 4,68 wysokości, a poprzednia generacja miała ponad 4,70 m. Natomiast zupełnie przeprojektowano wnętrze. W tym samochodzie jest mnóstwo miejsca, o czym się Państwo sami za chwilę przekonacie. No i przyjrzyjcie się tylko tej bryle. No czyż ten samochód nie jest piękny? Według mnie jest to jeden z ładniejszych modeli Volvo, jakie dotychczas zostały wyprodukowane przez tego producenta. Egzemplarz, który mam przyjemność Państwu dzisiaj zaprezentować, przyjechał do nas z bardzo daleka. Przyjechał z kraju zimowego, kraju doskonałych skoczków narciarskich, kraju doskonałych rajdowców, jak choćby nawet Peter Solberg, znane nazwiska. Przyjechał aż z Finlandii. Jechał bardzo długo, bo jechał ponad miesiąc czasu, ale myślę, że warto było tak długo czekać. Egzemplarz prezentowany jest też zupełnie nowym samochodem. Został wyprodukowany w 2019 roku, natomiast jest to auto z bardzo małym przebiegiem. Ma zaledwie 52 tysiące km przebiegu. Jest to wersja wyposażeniowa Inscription, czyli taki najwyższy poziom wyposażenia Volvo. Samochód wyposażony albo doposażony w wiele ciekawych dodatków, o których opowiem za chwilę. Przyjrzyjmy się, jak wygląda karoseria. Samochód jest w stanie fabrycznym. Nie ma żadnych rys, nie ma żadnych odprysków, nie ma żadnych zadrapań. Wygląda po prostu fenomenalnie. Piękne koła. Tutaj mamy rozmiar 235-55 R19. One są właśnie zarezerwowane dla wersji Inscription. Wersja Inscription to też te chromowane listwy w dolnej części drzwi, chromowane relingi wykonane z aluminium. Mamy też z przodu troszeczkę tych dodatków właśnie dla tej wersji Inscription, czyli takie chromowane też wstawki w przednim zderzaku. Przyjrzyjmy się na przednią część karoserii. Ten samochód wygląda wręcz monumentalnie. Bardzo podoba mi się ten jego przedni grill ogromniasty z tymi takimi pionowymi żebrami. Nie wiem jak Państwo, ale mi on troszeczkę kojarzy się z samochodami Maserati. Nasze Volvo jest też bardzo dobrze wyposażone pod kątem bezpieczeństwa. Mamy tutaj już doskonałe światła w technologii Full LED. Światła wymyślone przez Volvo. Jest tutaj szereg ruchomych luster, które odpowiadają za oświetlenie drogi nocą. Są tutaj światła drogowe, są światła mijania, są światła zakrętowe. Są to reflektory typu adaptacyjnego, a więc nocą wycinają
wycinają takie cienie przed oczami kierowcy, tak żeby nie oślepiać jadących z naprzeciwka, są wykonane w technologii matrycowej, czyli mamy tutaj matryce z diodami LED, których poszczególne segmenty mogą się włączać, wyłączać, tak żeby zapewnić optymalne oświetlenie drogi. Tam na szybie mamy kamerę, która między innymi odpowiada też za ten system. Inne systemy również są obsługiwane przez tą kamerę, ale o tym dojdziemy za chwilkę. Na dole zderzaka mamy też światła przeciwmgłowe i tutaj taka uwaga, jakby ktoś z Państwa chciał kupić taki samochód i zwracał uwagę na lampy, to były dwa rodzaje reflektorów LED-owych Volvo bez lamp przeciwmgłowych. To były też światła w technologii Full LED, ale nie adaptacyjne, były to tak zwane reflektory statyczne. Jeżeli mamy światła przeciwmgłowe, to są to reflektory typu adaptacyjnego. W naszym egzemplarzu też znalazły się spryskiwacze reflektorów, które pozwalają utrzymać szkła reflektorów w idealnej czystości, no i tym samym zapewnić bezpieczeństwo jazdy. Tak działają spryskiwacze lamp i tak też świecą. W dzisiejszym wideo chciałbym pokazać Państwu, jakie zmiany zaszły w Volvo XC60 drugiej generacji w stosunku do pierwszej, czym się te samochody różnią, jak ten samochód zmienił się na przestrzeni lat. No i zacznijmy sobie dzisiejsze testowanie, dzisiejsze oglądanie od zajrzenia pod pokrywę silnika. Ciekawe, czy tutaj, tak jak w poprzednich modelach Volvo, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, czy oglądaliście nasze filmy, ta poprzeczka w chłodnicy albo w atrapie chłodnicy Volvo we wszystkich modelach tego producenta przez ostatnie kilkanaście lat pokazywała, w którym miejscu otwieramy pokrywę silnika. W pierwszym modelu Volvo w 1936 roku chłodnica nie miała żadnej takiej atrapy, a więc producenci Volvo mieli problem, jak zamontować znaczek Volvo, no i wymyślili sobie właśnie taką metalową poprzeczkę, która była przyspawana do chłodnicy. Dzisiaj to jest tylko symbol, to jest tylko logo, no i widzę, że tutaj się to zmieniło. Tutaj mamy początek tej poprzeczki, tutaj powinien być rygiel od maski, niestety tutaj go nie ma, znajduje się on mniej więcej tu, a więc Volvo wyłamało się z tej wieloletniej tradycji. Pokrywa silnika wykonana z aluminium, zobaczcie, jaka ona jest ogromna. Ta pokrywa jest wielgachna, otwiera się praktycznie pionowo, naprawdę wygląda, jakby tutaj był jakiś silnik V8 w tym samochodzie. No i zobaczcie, jak jest zbudowana tutaj komora silnikowa, jak to wszystko wygląda. Widzę, że Volvo wzorem samochodów niemieckiego producenta, jak BMW czy Mercedes, część karoserii wykonało z aluminium. Tutaj te elementy, jak kielichy MacPersona, to są odlewy aluminiowe. Stalowe elementy zaczynają się dopiero tutaj, czyli pas przedni, podłużnice są wykonane ze stali, natomiast to jest odlew aluminiowy. Pokrywa silnika, tak jak już wspomniałem, również jest wykonana z aluminium. Przednie błotniki również są aluminiowe. Muszę przyznać, że całość wygląda bardzo dobrze. Tworzy bardzo, bardzo solidne wrażenie. Wszystko estetycznie zabudowane. Jest tutaj dosyć ciasno. Mamy tutaj złącze do podładowania akumulatora. Tutaj jest, widzę, filtr powietrza, wlew oleju. I tyle. Gdzie jest płyn do spryskiwacza? Tutaj jest płyn do spryskiwacza, a więc jest w dosyć wygodnym miejscu. I tak, na pewno nikt takiego samochodu sam nie będzie serwisował, sam oleju nie będzie wymieniał, a więc to nie ma większego znaczenia, jak tutaj to wszystko jest upchane. Co pod maską? Jaki silnik się tutaj znajduje? W naszym egzemplarzu mamy silnik wysokoprężny o oznaczeniu D4, czyli oznacza to, że ma 4 cylindry, ma 2 litry pojemności, ma 2 turbosprężarki i ma 190 koni mocy. W naszym egzemplarzu mamy napęd przedni i mamy skrzynię biegów automatyczną japońskiego producenta firmy Aisin o 8 przełożeniach. Cały ten układ napędowy, czyli silnik, skrzynia biegów, znana jest jeszcze poprzedniej generacji Volvo XC60 i ostatnie roczniki, czyli tam 16, 17, nawet jeszcze w 18 roku można było kupić poprzednią generację XC60, nawet mieliśmy taki samochód niedawno w ofercie, właśnie miały taki układ napędowy i to zostało w całości zaadaptowane do nowego modelu. Silnik pracuje bardzo ładnie, bardzo cicho, nie ma tego charakterystycznego dieslowskiego klekotu, nie ma też, albo pozbawiony jest jakichkolwiek wibracji. Ta osłona górna silnika jest wykonana, zobaczcie, z takiej miękkiej gumy, także można tutaj nawet postawić jakąś butelkę z wodą, szklankę,
i to się nie rozleje. Nachylę się, żebyście posłuchali, jak ten silnik ładnie pracuje. No klasa, tutaj ta kość, to pozostała, to jest zawieszenie silnika, górna poduszka, to pozostało takie samo jak w poprzednim modelu. Tylko teraz jak zamknąć pokrywę silnika? Ja tam nie dostanę, muszę podskoczyć albo stanąć z boku. Rzeczywiście ta pokrywa jest ogromna. Można ją oczywiście otworzyć niżej, jeżeli potrzebujecie tylko dolać gdzieś tam płyn do spryskiwacza, to ona zatrzymuje się w tym miejscu, natomiast to miejsce, o którym powiedziałem, pokazałem na początku, to jest taka pozycja serwisowa, gdybyśmy potrzebowali zrobić coś grubszego, to możemy sobie tą maskę właśnie w ten sposób otworzyć. Nasz egzemplarz został wyposażony w funkcję komfortowego dostępu. Można ją rozpoznać po takim przetłoczeniu tutaj na klamce. Na wszystkich czterech klamkach takie przetłoczenie się znajduje. W tym miejscu wystarczy dotknąć nasze Volvo, wtedy składają się lusterka, samochód jest zamknięty. Jak mamy komfortowy dostęp, to mamy też elektrycznie otwieraną pokrywę bagażnika z funkcją bezdotykowego jej otwarcia. Wystarczy wykonać taki krótki gest nogi pod zderzakiem, odsunąć się do tyłu i pokrywa bagażnika się otwiera. Zobaczmy, jak wygląda bagażnik, co się zmieniło w nowej wersji XC60. Tutaj wielkościowo mam wrażenie, że zbyt więcej miejsca nie ma. Całość jest bardzo ładnie wykończona, tak jak w poprzedniej generacji XC60, a więc mięciutkie, miłe materiały, chociaż muszę przyznać, że pierwsza generacja XC60 przed faceliftingiem te materiały miała lepsze. Tutaj był taki gruby welur, taki jak jest na podłodze do dzisiaj we wszystkich modelach Volvo. Tutaj również był taki gruby welur i nie wiem, czy pamiętacie, była też taka klapa otwierana, do której mogliśmy sobie przymocować jakieś zakupy, powiesić jakieś siateczki. Tutaj tego nie ma, ale to też jest zrobione z niezłych materiałów. Siedzenia są asymetrycznie dzielone, mamy, widzę, otwór załadunkowy, a więc możemy sobie coś tutaj dłuższego przewieźć w naszym Volvo. Pod spodem tu jest taka wygodna rączka. Mamy jeszcze drugi poziom bagażnika, to się nie zmieniło w Volvo. Jest też haczyk, na który możemy sobie tą płytę zawiesić. I co tutaj jest? Tutaj jest taki wygodny organizer wytłoczony. On jest zrobiony z materiału, a więc możemy tutaj przewozić różne rzeczy, które chcemy mieć w samochodzie, a niekoniecznie mają nam latać po bagażniku i się tłuc. To jest na przykład taka siatka, którą możemy sobie rozłożyć za tylnymi siedzeniami, tak żebyśmy mogli zapakować się pod sam sufit i żeby nam to nie poleciało w czasie hamowania na głowę. Tutaj mamy zestaw naprawczy do naprawy koła zapasowego, czyli klej, kompresor. Tutaj jest bardzo ważna rzecz, nakładka zabezpieczająca do kół. To też wzorem z BMW jest w bagażniku, jest tutaj specjalne miejsce w tej styropianowej wytłoczce. Tutaj mamy jakieś dodatkowe śruby, tutaj jest lejek do nalewania paliwa, gdybyśmy potrzebowali z jakiegoś zewnętrznego naczynia zatankować nasze Volvo. I zobaczmy, co jest jeszcze pod tym poziomem, czy tam coś się znajduje. Tak, tutaj też wzorem znowu z BMW znajduje się akumulator. W pierwszej generacji XC60, przepraszam, ten akumulator znajdował się pod pokrywą silnika. Tutaj znalazł się on w bagażniku i bardzo dobrze, bo nie zajmuje niepotrzebnie miejsca z przodu, a poza tym jest korzystniejszy rozkład masy. Ten tył jest bardziej dociążony i dzięki temu samochód będzie na pewno lepiej się prowadził. Bagażnik możemy zamknąć przyciskiem, który znajduje się na klapie. Możemy też tego dokonać poprzez gest nogi pod zderzakiem, ale możemy też użyć tego przycisku. Tu jest taka kółteczka i zamykanie bagażnika. Jeżeli kończymy wyjście z samochodu właśnie na bagażniku, wyjmujemy tutaj jakąś walizkę, opuszczamy pojazd, wystarczy nacisnąć ten samochodzik z kluczykiem, zamknie się klapa i zamknie się cały samochód. Zapraszam Was teraz do wnętrza, zobaczmy, co tutaj się zmieniło. Przetestuję może jeszcze na samym początku zamykanie drzwi, no i muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony. Drzwi się zamykają bardzo lekko, ale też sprawiają wrażenie bardzo ciężkich, są takie masywne, monumentalne. Dźwięk przednich drzwi dałbym tutaj spokojnie 9, natomiast tył to jest dycha, po prostu takie klapnięcie, takie mięciutkie, bardzo miłe w odgłosie zamknięcie, lekko, ciężkie drzwi, ale lekko się zamykają, no i takie klasyczne plaśnięcie. Inscription, a więc we wnętrzu pełno skóry i całkowity przepych, nawet ładny napis Inscription jest na przednich zagłówkach. Przyjrzyjcie się proszę, jak wyglądają fotele.
Są one wykonane z naturalnej skóry typu Dakota. Ona nie jest gładka, ona jest taka porowata, taka dosyć twarda w dotyku, natomiast jest to skóra świetnej jakości. Te fotele przetrwają całą wieczność, wyglądają bardzo dobrze, pachną skórą. No i fotele w pełni wykonane, w pełni sterowane elektrycznie, więc możemy sobie je przesuwać, podnosić. Cały fotel jest regulowany na wysokość, możemy też regulować przednią część siedziska, możemy tą poduszkę pod udami przesuwać sobie elektrycznie, tylko w tym celu trzeba wejść w menu samochodu, tak, zaraz sprawdzę, tak, trzeba wejść w menu samochodu i włączyć sobie odpowiednią opcję, bo ten sam przycisk obsługuje regulację lędźwiową, a więc pompujemy sobie tą poduszkę pod plecami i ten sam przycisk po przełączeniu obsługuje tą część pod udami, można ją wsuwać, wysuwać. Ja może zajmę miejsce za kierownicą, zobaczmy jak są zrobione drzwi. Drzwi zrobione są z podobnych tworzyw jak pierwsza generacja XC60, czyli bardzo dobre, mięciutkie, dobre jakościowo plastiki. Tutaj mamy, zobaczcie, miękkie, miłe tworzywo. To już jest inny plastik, natomiast w dalszym ciągu on jest miękki, fajnie ugina się pod naciskiem dłoni. No i cały panel drzwiowy jest wykonany z tego samego tworzywa. Kieszeń ma już twarde tworzywo, natomiast na dole jest taka gumowa wkładka, także jeżeli włożycie tam jakieś klucze, jakiś telefon, to nie będzie się to jakoś bardzo tłukło. Cała ramka też jest obudowana plastikiem, ramka drzwiowa. Tutaj element ze skóry, to jest taki sam materiał jak na siedzeniach. Bardzo ładnie jest to obszyte, tutaj taka zakładka ze szwem, wygląda to świetnie. Tutaj też jest wkładka, czy tam wstawka z elementu skórzanego, mięciutka, także można sobie i oprzeć tutaj łokieć i można tutaj oprzeć rękę podczas prowadzenia, będzie bardzo miło. Panel do sterowania szybami, lusterkami nie zmienił się we wszystkich modelach Volvo, wygląda podobnie, no i bardzo dobrze, no po co zmieniać coś, co od lat jest sprawdzone, co od lat działa doskonale, a więc mamy 4 elektryczne szyby, lusterka są elektrycznie sterowane, są też podgrzewane, składane elektrycznie, pochylane do parkowania. Pokażemy tu troszeczkę później. No i żeby je złożyć też ręcznie, wystarczy nacisnąć dwa przyciski L i R jednocześnie. To się nie zmieniło od kilkunastu lat w Volvach. Solidna, zobaczcie, solidna, duża klamka w kolorze takim chromowanym. To jest oczywiście tworzywo, ale naprawdę jest zrobiona bardzo dobrze jakościowo. Tutaj mamy pamięć do foteli, a więc możemy sobie zapamiętać pod dwoma numerami ustawienie fotela kierowcy i ustawienie też lusterek. No i mamy tutaj ładną maskownicę głośnika z napisem Harman Kardon, a więc w naszym Volvo jest świetne nagłośnienie tego właśnie producenta. Zobaczmy, co się dzieje z tyłu. Z tyłu mamy te same materiały jak na drzwiach przednich. No nie wyobrażam sobie, żeby w samochodzie tej klasy za takie pieniądze tutaj zrobić jakieś dziwnych oszczędności. No i rzeczywiście Volvo nie zrobiło tego. Te same tworzywa, te same elementy jak na drzwiach przednich. Tutaj też to wszystko, zobaczcie, jest wykonane z takiej milutkiej, mięciutkiej skóry. To też jest mięciutkie, fajna, solidna klamka. No i proszę zobaczyć, ile tutaj jest miejsca z tyłu. Skóra bardzo miła w dotyku. Rozłożę sobie zagłówek, no i pozwólcie, że zajmę miejsce na tylnej kanapie. No i muszę powiedzieć szczerze, już to wcześniej też testowałem, że jest tutaj mnóstwo miejsca. W poprzedniej generacji Volvo XC60 problemem była właśnie przestrzeń na tej tylnej kanapie. Wielu użytkowników narzekało na brak miejsca z tyłu. Przecież to jest duży samochód rodzinny, więc często go kupujemy, gdy mamy rodzinkę pięcioosobową. No i w poprzedniej generacji Volvo ciężko było podróżować w pięć, szczególnie dorosłych osób. Tutaj zobaczcie, ile tutaj jest miejsca. Chyba też troszeczkę wyżej są zamontowane fotele, a więc to dzięki temu też mamy tak odczuwalnie więcej przestrzeni na nogi. Te moje stopy mieszczą się spokojnie pod fotelem kierowcy. Na kolana mam jeszcze całkiem sporo miejsca. Nad głową, pomimo że w naszym samochodzie jest to wersja z panoramicznym dachem, jest jeszcze spokojnie z 15 cm luzu, a więc osoby nawet ze wzrostem powyżej 1,90 m też znajdą tutaj wygodną pozycję. Fajny kąt oparcia tylnej kanapy, jest naprawdę całkiem wygodnie.
fotele troszkę się ruszają, ale są solidnie zmontowane. Tutaj mamy, to też było w poprzedniej generacji, taki indywidualny nawiew powietrza dla pasażerów z tyłu. Możemy sobie tym pokrętłem ten nawiew zamykać, otwierać. Tutaj nawet są zrobione takie fajne haczyki na powieszenie jakiejś marynarki, jakiegoś ubrania. Ten haczyk jest tu i też haczyk jest przy tej rączce, którą mamy do dyspozycji po każdej stronie wnętrza. Zobaczmy, jak wygląda podłokietnik. Podłokietnik jest ogromniasty. Tutaj jest jeszcze, no tutaj naciska się takie przyciski, tutaj jest jakieś miejsce na drobiazgi, tutaj miejsce na telefon. Ono jest wyłożone taką gumowaną wykładziną, także to nie będzie hałasować, nie będzie tutaj coś latać podczas jazdy. Tutaj mamy cup holder na napoje, są dwa solidne uchwyty na butelki czy na jakieś kubki z napojami. No i jest ten otwór załadunkowy, trzeba go otworzyć niestety od strony bagażnika. Możemy przewieźć tu jakieś narty czy coś długiego. Zobaczcie, jak to jest ładnie wszystko wykonane. Piękna jest ta skóra, naprawdę fajnie tak ugina się pod dłonią, pięknie się tak marszczy. Mamy Isofixa na tylnej kanapie i bardzo dobra wykładzina podłogowa. To jest znane jeszcze z poprzedniej generacji XC60. Wszystkie modele Volvo i V90 i XC90 mają właśnie taki gruby welur. To jest naprawdę bardzo dobre jakościowo. W naszym samochodzie mamy też nawet, widzę, podgrzewane tylne fotele. Tutaj na tym panelu środkowym, tak żeby pasażerowie z tyłu mieli do tego dostęp, są przyciski i fotele, czyli te zewnętrzne miejsca tylnej kanapy są 3-stopniowo podgrzewane. I jeszcze prawa strona wnętrza naszego Volvo, ale tu jest wygodnie, siedzi się po prostu jak na fotelu w domu. Bardzo fajnie podparty łokieć, piękna jest ta deska rozdzielcza. Zobaczcie, w tej wersji Inscription mamy tutaj taką opcję jak pakiet skórzany, czyli deska rozdzielcza jest obszyta skórą ekologiczną. Tutaj jest takie przeszycie na poduszkę powietrzną. W razie kolizji to w tym miejscu deska pęka, otwiera się i wyskakuje airbag. Tutaj z przodu też mamy skórę, też tutaj jest takie piękne przeszycie. Tutaj mamy znaczek Szwecji wkomponowany w tą taką chromowaną listwę, która idzie przez całą szerokość samochodu. Bardzo podobają mi się te dekory. Zobaczcie, uwielbiam to Volvo, że to jest zrobione z prawdziwego drewna. To jest oczywiście jakaś sklejka czy jakiś fornir, natomiast to nie jest na pewno tworzywo. To jest zrobione, przynajmniej z góry, jest to obłożone prawdziwym drewnem. Fotel po stronie pasażera już jest tylko w części elektrycznej, a więc możemy go podnosić elektrycznie do góry, możemy regulować podparcie lędźwiowe i tą część pod udami elektrycznie, natomiast już przesuwanie i regulacja tej przedniej części siedziska jest już manualna. Tutaj mamy taki drucik do przesuwania całego fotela w tył, natomiast po lewej stronie, pod lewą nogą jest taki plastikowa taka klamka. Jak pompujemy ją do góry, to wtedy unosimy tą przednią część siedziska. Jak pompujemy w dół, to ta część siedziska wędruje w dół. Bez zmian pozostał wlew paliwa. Jest bezkorkowy, tak jak jeszcze za czasów Forda. Czyli wkładamy tylko pistolecik i odpowiedniej średnicy tankujemy paliwo. A tutaj mamy drugi koreczek od wlewu płynu AdBlue. Architektura wnętrza to takie pomniejszone Volvo XC90. I tak też czuję się w tym samochodzie. Siedząc tutaj na tym wygodnym fotelu, czuję się, jakbym przebywał w jakimś ogromnym samochodzie. Nie czuć tutaj, albo inaczej, ten samochód ma niecałe 4,70 m długości. Czuję się, jakbym siedział w jakimś 5-metrowym kolosie pokroju BMW X7. Mnóstwo miejsca za kierownicą, bardzo szerokie wnętrze, mnóstwo miejsca po lewej stronie, mnóstwo miejsca tutaj na tym panelu środkowym, także możemy spokojnie rozpierać się wygodnie na boki. Bardzo ogromna, taka monumentalna deska rozdzielcza obszyta skórą, o czym już wcześniej mówiłem. Świetnie jest to wszystko wykonane. Tutaj od góry mamy również ten napis Harman Kardon. Bardzo wygodna i miła
w dotyku kierownica idealnej wielkości. Ona nie jest za duża, tak jak w poprzednim modelu, w poprzedniej generacji X60, ta kierownica była ogromna i była troszeczkę za duża. Tutaj jest, mam wrażenie, moim zdaniem, idealnie w punkt. Obszyta bardzo miłą, delikatną skórą. Tutaj ona jest wykonana chyba z dwóch części skóry. Tutaj mamy taki jednolity pasek dookoła. Tutaj jest już troszeczkę inny gatunek skóry. Myślę, że ta jest taka bardziej delikatna, ta jest taka bardziej odporna na ścieranie. Zresztą tą samą kierownicę możemy znaleźć we wszystkich modelach Volvo dzisiaj oferowanych, od najmniejszego do największego. Wykonana jest ona tak samo. W stosunku do XC60 pierwszej generacji zmieniły się te przełączniki zespolone. Tutaj po lewej stronie mamy obsługę świateł, jest funkcja automatyczna. Powyżej mamy funkcję automatycznych świateł drogowych i komputera pokładowego już nie regulujemy tutaj. Jak pamiętacie, w tych starszych generacjach, o, pociąg jedzie, nie pozdrowiliśmy pana maszynisty. Jak pamiętacie, w poprzedniej generacji był tutaj taki pierścień do obsługi komputera pokładowego. Tak tutaj tego już nie ma. Tutaj pozostała tylko obsługa świateł. Po prawej stronie mamy obsługę wycieraczek. Tutaj z czoła jest taki guziczek do obsługi tylnej wycieraczki i spryskiwania tylnej szyby. Cały panel, czy tam licznik, wskaźnik zegarów jest wykonany w technologii wyświetlacza ciekłokrystalicznego, kolorowego. Wygląda bardzo ładnie. Możemy sobie tutaj konfigurować wersję tego, co tu chcemy widzieć. Możemy konfigurować sobie wersję licznika, tak jak w poprzedniej generacji, czy to ma być sportowa z takim czerwonym podświetleniem, czy ekonomiczna, czy też jakaś tam elegancka. Ja wybrałem tą wersję z taką klasyczną czcionką Volvo. To się nie zmieniło od dziesiątek lat. Nie wiem, czy pamiętacie takie modele Volvo 340, to ta czcionka była zawsze taka sama. Mnie to bardzo odpowiada. Ten licznik jest taki w tej chwili minimalistyczny, wygląda bardzo, bardzo dobrze. To wrażenie ogromnej ilości miejsca wewnątrz kabiny Volvo XC60 potęguje też ten panoramiczny dach szklany. Ta przednia część jest odsuwana, możemy sobie ją całkowicie otworzyć i jest to taki swoisty szyberdach. Można go też zamknąć. Całość jest zasuwana roletą elektryczną i to pięknie doświetla całą kabinę i potęguje właśnie taką przestrzeń w tym samochodzie. Naprawdę czuję się tutaj, jakbym siedział w jakimś 5-metrowym kolosie. Zobaczcie jeszcze na górną część kabiny naszego Volvo. Tutaj mamy lusterko bezramkowe, wykonane pięknie. Jest to taka jednolita tafla szkła. Lusterko oczywiście z funkcją przeciwoślepieniową, czyli gdy ktoś oślepi nas światłami jadąc z tyłu, to lusterko błyskawicznie robi się ciemne. Mamy też wzorem z poprzedniej generacji przycisk SOS, czyli wezwanie pomocy. Mamy połączenie z serwisem Volvo. Mamy lampki do czytania mapy. Wszystko wykonane w technologii LED-owej. Mówiłem o tym już pokazując chyba V40, że bardzo mi się podoba, że te lampeczki tak się zapalają z takim opóźnieniem, wyłączają też się z takim opóźnieniem. Wygląda to bardzo ładnie. Tutaj mamy też diodę do podświetlenia ambientowego, bo w naszym samochodzie takowe też jest na wyposażeniu. Te diody świecą się i w górnej części kabiny, świecą się w klamkach, świecą się w drzwiach, świecą się też pod nogami. Możemy wybierać spośród wielu kolorów, a możemy sobie ustawić też taką opcję, że kolor podświetlenia kabiny będzie uzależniony od temperatury wewnątrz. Im będzie cieplej, tym te kolory będą cieplejsze, im będzie zimniej, no to te kolory będą też stawały się coraz chłodniejsze. Bardzo podoba mi się konsola środkowa, wykonana również jak w formie takiego monolitu. Wygląda, jakby to było odlane z betonu, to w ogóle się nie rusza, w ogóle to nie skrzypi. Doskonale albo perfekcyjnie jest to zmontowane. Świetne materiały wykończeniowe i bardzo podoba mi się, jeszcze raz to powiem, ta okładzina drewniana. Zobaczcie, tutaj mamy taką wygodną, ja może to otworzę, żeby to było lepiej widać, wygodną półeczkę na przykład na telefon. To jest szorstkie, a więc tu jak położymy sobie smartfon, to on nie będzie nam się przemieszczał i możemy tą żaluzję
sobie otworzyć. Zobaczcie, tutaj widać, że to się składa z takich pojedynczych drewienek. Ładnie się to zwija. I tutaj mamy miejsce na dwa napoje. Tutaj jest też miejsce do przyłożenia kluczyka, gdybyśmy mieli rozładowaną baterię i nie mogli uruchomić silnika. Znalazło się też tutaj gniazdko 12-woltowe, a tutaj pod tym, no nie wiem na co to miejsce jest, minimalistyczny jakiś schowek z wyciąganą taką gumką, także jeżeli coś tutaj się rozleje, rozsypie, to można to sobie wyjąć, wyczyścić. Nie wiem do czego to służy, no ale jest. Tutaj mamy jeszcze głęboki schowek i on też ma taką wyciąganą gumkę do sprzątania. To wszystko jest wyłożone takim miłym, mięciutkim w dotyku materiałem. Mamy tutaj dwa wejścia USB, a po zamknięciu jest wygodny podłokietnik, też obłożony skórą, tak jak siedzenia. Odpalanie, uruchamianie silnika w Volvo XC60 drugiej generacji jest wzorem też wszystkich nowych modeli za pośrednictwem takiego kółeczka. Mamy tutaj start, stop, przekręcając w prawo gasimy silnik, przekręcając w lewo silnik się uruchamia, czyli tutaj nie ma żadnej stacyjki, nie ma tutaj żadnego przycisku. Pamiętacie, tutaj w Volvo XC60 był taki port, tutaj wkładaliśmy kluczyk i wielu z użytkowników, nawet ostatnio jakiś nasz klient właśnie narzekał na to, że musi wkładać tutaj ten kluczyk ciągle, musi pamiętać o wyciąganiu tego kluczyka. Tutaj już niczego takiego nie ma, kluczyk mamy w kieszeni, samochód go rozpoznaje i przekręcamy tylko tym kółeczkiem, silnik się uruchamia. Fajna funkcja, elektryczny hamulec postojowy. W poprzedniej wersji Volvo on był tutaj w niezbyt wygodnym miejscu pod deską rozdzielczą po lewej stronie. Nie było to zbyt szczęśliwe miejsce. Tutaj mamy dodatkowo taką rzecz jak auto hold. Tego poprzedniej generacji XC60 nie było, a więc stojąc na światłach, wystarczy zahamować, puszczamy hamulec, jesteśmy oczywiście na drive'ie, samochód nie pojedzie do przodu, hamulce będą go trzymały, potem wystarczy tylko dotknąć gaz, czy włączyć przywracanie ostatnio zapamiętanej prędkości, samochód zacznie jechać, a hamulec postojowy rozłączy się automatycznie. W nowych modelach Volvo tych fizycznych przycisków jest bardzo mało, tutaj został taki malutki panel, na szczęście pozostawiono taką klasyczną gałkę do regulacji głośności, a więc nie musimy tutaj szukać jakiegoś dotykowego suwaczka, tylko wystarczy sobie błyskawicznie tym pokrętełkiem ściszyć bądź zwiększyć głośność muzyki. Tutaj mamy też fizyczne przyciski do przeszukiwania stacji radiowych i mamy fizyczny przycisk do ogrzewania tylnej szyby, do odmrażania przedniej szyby. Mamy też fizyczny przycisk do świateł awaryjnych. A to nie wiem do czego służy, to jest chyba jakaś zaślepka. Całość menu obsługujemy za pomocą doskonale działającego ekranu dotykowego. Jest to jeden z lepszych ekranów dotykowych, jakie można dostać w dzisiejszych samochodach. Działa doskonale na dotyk, działa bardzo responsywnie i ponoć Volvo oprócz tego, że ten ekran reaguje na dotyk, na ciepło ludzkiego ciała, ma też tutaj w ramce zatopiony jakiś czujnik, który wykrywa jakby gest ręki, a więc połączenie tych dwóch informacji powoduje, że ten ekran działa doskonale. No i zobaczcie, wystarczy go musnąć i już przesuwamy sobie po menu. W środkowym ustawieniu to jest taki domyślny ekran, mamy podzielony ten ekran na cztery części, mamy tutaj informacje o statusie pojazdu, mamy tutaj informacje o połączeniu telefonicznym, mamy wybór radia czy tam muzyki, mamy wybór nawigacji. Możemy w każdą tą funkcję sobie wejść, wtedy ten ekran się nam rozwija, możemy sobie przeglądnąć więcej ustawień. To jest taki przycisk do wejścia albo do powrotu do tego menu startowego, czyli naciskamy to raz, ekran wraca do menu startowego. Jak ustawić nawigację? Przepraszam, jak ustawić klimatyzację w naszym egzemplarzu Volvo? Tu mamy regulację temperatury i zobaczcie, wystarczy nacisnąć ten przycisk od temperatury po lewej stronie, włącza się skala. Możemy sobie zmieniać temperaturę plusem, minusem, ale możemy też przesuwać wygodnie palcem po tej skali. Działa to naprawdę doskonale. Prawa strona również analogicznie. A po naciśnięciu tej funkcji auto wchodzimy w menu
w menu klimatyzacji. No i tutaj możemy sobie włączyć to, co widzieliśmy przed chwilą na tych ekranach, na tych przyciskach dotykowych, czyli ogrzewanie tylnej szyby, odmrażanie przedniej szyby. Tutaj mamy recyrkulację powietrza wewnątrz. Tutaj sobie możemy wyregulować siłę nadmuchu, ale myślę, że najwygodniej jest korzystać z tej funkcji automatycznej. Nie, przepraszam. Przy funkcji automatycznej możemy jeszcze dodatkowo wyregulować sobie siłę nadmuchu, a ręczna siła nadmuchu jest chyba tu, tak? Dobrze mówię? Tutaj możemy też sobie ręcznie wyregulować strefę, którą chcemy sobie czy schłodzić, czy podgrzać. No i funkcja automatyczna, tak. Tak to działa. Mamy też tutaj drugi ekran od klimatyzacji, regulacja postojowa. Wejdźmy sobie w niego, zobaczmy, co tutaj się dzieje. Nasze Volvo, bo nie powiedziałem o tym, jest wyposażone w taki pakiet skandynawski, czyli mamy tutaj podgrzewane wszystko, co można podgrzać, a więc mamy ogrzewane fotele z tyłu, tak jak już Państwu pokazywałem, mamy podgrzewane fotele z przodu. Zobaczcie, naciskamy sobie tę ikonkę, włącza się symbol fotela i możemy sobie włączyć grzanie fotela. Mamy też ogrzewaną kierownicę, ale mamy też ogrzewanie postojowe, czyli mamy tutaj takie menu, taki kalendarzyk. Możemy sobie zaprogramować, kiedy, o której godzinie ogrzewanie ma się włączyć bądź wyłączyć. No i w efekcie wsiadamy do ciepłego, rozgrzanego samochodu, który ma już ciepłą kierownicę i ciepłe fotele. Dodatkowo to jest też wzorem z poprzedniej generacji Volvo. W panelu klimatyzacji możemy sobie zaprogramować, że jeżeli temperatura spadnie poniżej jakiejś wartości, nie wiem, przykładowo 3-4 stopnie na plusie, po włączeniu zapłonu z automatu podgrzewa nam się kierownica. Możemy też określić poziom tego ogrzewania, niski bądź wysoki lub średni, tak jak w tej chwili jest ustawiony. Możemy też sobie włączyć automatyczne podgrzewanie fotela kierowcy, fotela pasażera, odmrażanie automatyczne również tylnej szyby, jeżeli temperatura na zewnątrz spadnie poniżej jakiejś tam wartości. Dodatkowe ogrzewanie i tutaj jest jeszcze też timer recyrkulacji, czyli ustawiamy sobie, po jakim czasie ta recyrkulacja ma się nam wyłączyć. Po prawej stronie ekranu mamy funkcję obsługi mediów, a więc możemy sobie tutaj wybrać, czy chcemy słuchać muzyki z radia, czy z Bluetootha. Mamy tutaj jakieś ulubione stacje radiowe. Mamy też tutaj regulację dźwięku. Zobaczcie, można sobie tutaj mnóstwo rzeczy wyregulować. Jest tutaj dźwięk przestrzenny, no bo jest tutaj ten Harman Kardon. Są tutaj do regulacji również tony, czyli taki equalizer malutki się znajduje. Wyjdźmy z tego. Jeszcze raz może. Albo ja sobie wybrałem teraz to i to mi się pokazało na tym ekranie centralnym. Tutaj mamy też status pojazdu. Jedna fajna rzecz, którą chciałem Państwu pokazać, wyniki kierowcy. Zobaczcie na spalanie tego samochodu. Na dystansie 52 509 km, a samochód ma 52 519 km, czyli od nowości ktoś sobie mierzył zużycie paliwa i zobaczcie, 6,5 litra średnie spalanie. Cała jazda trwała 1134 godzin na takim dystansie. Takie zużycie paliwa to jest po prostu wręcz niesamowite. Tyle to nie spala nawet samochód mojej żony wyposażony w silnik benzynowy 1.2. Spala zdecydowanie więcej. 6,5 litra w tak dużym, ciężkim samochodzie, a Volvo XC60, jego masa zaczyna się od 1800 kg, w zależności od wersji, więc podstawowy, taki najtańszy jakiś model waży 1800 kg. Gdy dołożymy tu jakieś wyposażenie, gdy dołożymy tutaj napęd na 4 koła, to masa Volvo może przekraczać nawet 2 tony. Kolejna ciekawa funkcja, której nie było w poprzedniej generacji XC60, to automatyczna aktywacja hamulca postojowego, czyli po zgaszeniu silnika z automatu hamulec postojowy jest włączony. Po uruchomieniu silnika, po zapięciu pasu, poruszeniu, ten hamulec się automatycznie odblokowuje. Tego mi brakowało w poprzedniej generacji Volvo. Tutaj to już jest poprawione i tą funkcję mamy. Zapraszam teraz serdecznie na jazdę próbną. W tym celu wyjechaliśmy specjalnie na autostradę A4. Zaraz włączymy się do ruchu i opowiadam, jak się jedzie Volvo XC60. Proszę najpierw spojrzeć może na mnie.
Zobaczcie, jak ja tu wygodnie siedzę. W tym samochodzie się siedzi jak po prostu na jakimś tronie. Mnóstwo przestrzeni przede mną, mnóstwo przestrzeni na szerokość. Bardzo daleko jest ta przednia szyba oddalona ode mnie. No siedzę jak dosłownie w BMW X7. Takie mam odczucia. Świetna muzyka, mega wygodne fotele. Ustawiłem sobie tak, jak lubię. Włączyłem aktywny tempomat, ustawiłem sobie 150 km na godzinę. Kierownica, jak gdy zaświeci się na zielono na wyświetlaczu, to znaczy, że samochód jedzie sam. Jest wtedy autonomiczna jazda. Na razie takowej nie ma. Zmniejszmy troszeczkę odstęp. No i jedziemy sobie 140 km na godzinę. Samochód przyspiesza w okamgnieniu. W tej chwili zaświeciła się zielona kierownica, pokażmy to. A więc ja mogę puścić kierownicę. Puściłem też pedały. Samochód sam będzie jechał po łuku. Sam sobie przyspiesza. Włączam, no może 160 to nie. Włączyłem 150 na godzinę. Samochód jedzie. Doskonale przyspiesza. Bardzo dobrze wyciszone wnętrze. Jadąc 150 na godzinę mamy 2300 obrotów na 8 biegu, a więc w samochodzie jest jeszcze cicho i też będzie bardzo ekonomicznie. Perfekcyjnie działająca skrzynia biegów. Nie bardzo dobrze, tylko perfekcyjnie skrzynia przełącza poszczególne przełożenia. Praktycznie w ogóle nie czuć tej zmiany biegów. Ten samochód zachowuje się tak, jakby tu była skrzynia bezstopniowa. Podkreślam, tutaj mamy skrzynię hydrauliczną o 8 przełożeniach. No i zobaczcie, jak ten samochód się prowadzi, jak tym samochodem się podróżuje. No przede wszystkim no niesamowita wygoda tej pozycji za kierownicą. Samochód też jest bardzo stabilny. To, co mówiłem już wcześniej, wydaje się, jakby te jego koła 19-calowe były kołami dużego walca drogowego. Samochód zdaje się być nie do wytrącenia z równowagi. W każdym momencie czuję precyzję kierowania i to, co na przykład w poprzedniej wersji, poprzedniej generacji XC60 mnie osobiście troszeczkę przeszkadzało, ten samochód był taki gumowaty na zakrętach, to ten samochód jest monolitem. No jeździ, znowu tutaj użyję tego porównania, no jeździ trochę jak BMW. Tutaj widać wiele zapożyczeń z koncernu BMW i widać ci, którzy projektowali podwozie nowego Volvo, też zapatrzyli się na dużych BMW-kach. No i ten samochód właśnie w ten sposób się prowadzi. Zobaczcie proszę, jak ten samochód przyspiesza przy 150. Wciskam gaz do spodu, już jest 160, już jest 170 i już musimy hamować, no bo oczywiście nie ma się gdzie rozpędzić. Zjeżdżamy z autostrady, jeszcze postaram się dwa słowa powiedzieć, jak ten samochód jedzie poza autostradą, także widzimy się dosłownie za chwilę. Zjechałem z autostrady, teraz mamy taką drogę wiejską, leśną, trochę zakrętów, trochę nierówności. No i tutaj znowu kolejne oblicze Volvo. Ja sobie może włączę tutaj jakiś tryb jazdy, bo nie próbowaliśmy trybu na przykład Dynamic. Włączmy sobie wyższe osiągi. Ten samochód tutaj troszeczkę będzie na pewno lepiej przyspieszał, ale to chyba nie jest dobry wybór na tą drogę. Włączmy komfort. Ok, zobaczcie, teraz off-road na przykład nie jest dostępny przy tej prędkości, to możemy włączyć dopiero na postoju. Albo co, włączmy sobie ekonomiczną jazdę, zobaczymy jak wtedy ten samochód będzie się zachowywał. Przy trybie ekonomicznym mamy funkcję tak zwanego żeglowania, czyli samochód rozłącza napęd. Gdy zdejmujemy nogę z gazu, to wtedy skrzynia rozłącza napęd, jedziemy na tak zwanym luzie. Każde naciśnięcie pedału gazu powoduje, że napęd na nowo nam się załącza i samochód przyspiesza. No i jadąc sobie taką drogą leśną, tak jak tutaj Państwo widzicie, jest troszeczkę zakrętów, samochód jest niezwykle spokojny w prowadzeniu. Jedziemy sobie 80-90 km na godzinę. W samochodzie praktycznie jest całkowicie cicho. Słyszę minimalny szum opon, Daniel, silnika. Jak byś to ocenił? Troszkę, no wiatru teraz nie słychać, bo jedziemy wolno. Słychać troszeczkę
po prostu szum toczenia opon silnika nie słychać wcale, słychać go tylko podczas przyspieszania. Samochód niezwykle wygodny w takiej właśnie wolnej jeździe przy małych prędkościach. Zobaczymy, jak działają systemy wsparcia jazdy przy takiej jeździe właśnie leśnej, wiejskiej. Jadąc po takiej lokalnej drodze, te systemy wsparcia jazdy działają w ograniczonym zakresie. Aktywny tempomat działa zawsze, no bo on tą odległość mierzy za pomocą radaru, który jest w zderzaku, natomiast nie działa w tej chwili system Pilot Assist, czyli ta autonomiczna jazda nie funkcjonuje, no bo nie mamy tutaj żadnych linii, a więc samochód ich nie widzi, no i też nie będzie nas automatycznie prowadził po tych liniach. Tutaj mamy trochę gorszej drogi, trochę drogi bardziej wyboistej. Zaraz sobie sprawdzimy, przetestujemy, jak zachowuje się zawieszenie też na takich, tak jak tu widzicie, łatach na drodze. Pomimo tych 19-calowych kół jest całkiem dobrze. Czuję oczywiście kontakt z asfaltem za pomocą kierownicy. Nie jest tak, że całkowicie jesteśmy tu odizolowani od tego, co jest na drodze. Natomiast te nierówności są wybierane w sposób bardzo kulturalny. Samochód nie podskakuje, nie dobija, nie ma tutaj żadnych hałasów dochodzących z zawieszenia. Jest naprawdę bardzo komfortowo, pomimo że tutaj nie ma żadnej pneumatyki. Tutaj jest klasyczne zawieszenie poza zawieszeniem tylnej osi. Tutaj też warto o tym wspomnieć. Volvo zapożyczyło rozwiązanie tylnego zawieszenia z samochodów ciężarowych, między innymi też Volvo, więc mamy tutaj do czynienia z poprzecznym resorem piórowym wykonanym z kompozytu. Jest to wbrew pozorom na pierwszy rzut oka bardzo proste i prymitywne, można powiedzieć, nawet rozwiązanie znane już od dziesiątek lat, natomiast w przypadku Volvo jest to bardzo zaawansowane rozwiązanie technologiczne i bardzo skutecznie też ten samochód tłumi nierówności, bardzo jest odporny na zmiany obciążenia, także jest to taki resor piórowy w wykonaniu Volvo z XXI wieku. No, samochód prowadzi się genialnie. No, tutaj no, są nierówności, ale naprawdę ich w ogóle nie odczuwam, w ogóle nie ma żadnych żadnych stuków albo nie czuję tych nierówności na układzie kierowniczym. Samochód cały czas zachowuje się stabilnie, cały czas zachowuje taki spokój. No to, czego oczekuję od takiego samochodu, ten samochód ma być wygodnym, dużym SUV-em do jazdy na co dzień. Wyjechaliśmy na trochę lepszą drogę, włączyłem tryb Dynamic, a więc wysokie osiągi. No i zobaczmy, jak ten samochód tutaj będzie się zachowywał. Wspomaganie kierownicy bardzo mało pomaga mi, a więc czuję precyzyjne, pewne prowadzenie. Skrzynia biegów też zupełnie inaczej działa, ciągnie dłużej na każdym biegu, hamuje też skutecznie silnikiem. No, powiem szczerze, że jest zupełnie inaczej niż w tym trybie komfortowym, niż w trybie ekonomicznym, całkiem inaczej ten samochód się zachowuje. Zobaczmy jeszcze, jak działają asystenci jazdy w takim terenie, gdzie mamy wyraźne linie. Od razu system, można powiedzieć, załapał, dostosował się automatycznie do prędkości, jaka tutaj jest. Tutaj mamy ograniczenie do 70, samochód sam zwolnił, bo oczywiście ja to wcześniej też tutaj skonfigurowałem i pozwoliłem mu na to, żeby automatycznie dostosowywać się do prędkości panujących w danym terenie. Także zupełny spokój, samochód jedzie automatycznie między liniami. Zobaczcie, mogę rozsiąść się w tym wygodnym fotelu i rozkoszować się samodzielnym prowadzeniem Volvo XC60. Jest 60 wyświetlone w tej chwili. Samochód sobie zwalnia do 60 na godzinę. Czas na krótkie podsumowanie, jakie jest nowe Volvo XC60. Myślę, że to jest rewolucja, a nie ewolucja, bo w przypadku wielu modeli te nowsze generacje są taką ewolucją. Tutaj jest dużo zmian, samochód jest zupełnie inny, jest całkiem większy w środku. Nie wiem, jak Volvo to zrobiło, ale rzeczywiście tej przestrzeni wewnątrz jest wygospodarowane bardzo, bardzo dużo. Mam tutaj poczucie przebywania w czymś większym niż w rzeczywistości jest. Samochód
bardzo dobrze wykonany, przede wszystkim świetne materiały, świetnie wykonany z zewnątrz, sam dźwięk, jakość zamykania drzwi, bardzo ładnie wykonany pod maską silnika, bardzo ładnie wykonany w bagażniku, ale najładniej ten samochód jest wykonany tutaj w kabinie. Tutaj jest naprawdę klasa premium, to jest samochód, to jest poziom BMW X5, a może nawet jeszcze wyżej. Świetne spasowanie materiałów, doskonałe tworzywa, doskonały ten ekran dotykowy od nawigacji i multimediów. Bardzo podoba mi się, jeszcze raz to powtórzę, to drewienko, które jest tutaj użyte do wykonania tej konsoli środkowej i tej całej deski rozdzielczej. W ogóle sam pomysł tej deski rozdzielczej, cały design w środku bardzo mi odpowiada. Samochód konserwatywny w swojej formie, natomiast bardzo nowoczesny w detalach. Też nie wspomniałem wcześniej, w naszym Volvo mamy już gotowe aplikacje Spotify, a więc możemy sobie udostępnić nasz telefon, sparować go za pomocą kabla i mamy również tutaj funkcję Android Auto i Apple CarPlay, a więc możemy sobie korzystać z aplikacji Spotify. Mamy tutaj jakieś aplikacje z mapami internetowymi, mamy aplikację jakąś drugą muzyczną, nawet nie wiem jak ona się nazywa, to jest jakaś pewnie aplikacja skandynawska. Także samochód nowoczesny, samochód komfortowy, samochód do miasta, samochód na autostradę, samochód do przemieszczania się pomiędzy miastami, samochód do codziennego krążenia w mieście, do przywożenia, odwożenia członków rodziny, samochód generalnie na każdą okazję. Także serdecznie Państwa zachęcam do zakupu Volvo XC60. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że dzisiejszym materiałem przybliżyłem Państwu ten nowy model Volvo, choć już jest dostępny na rynku od 5 lat, to my go właśnie mamy po raz pierwszy w swojej ofercie. Ja jestem tym samochodem zachwycony. Ten samochód to rewolucja w stosunku do poprzedniego modelu, to nie ewolucja, tylko rewolucja. Zupełnie inne auto, poprawione wszystkie rzeczy, które mi osobiście przeszkadzały w poprzedniej generacji Volvo XC60. Można rzec wręcz, że to jest taki samochód idealny. Bardzo dziękuję za uwagę, zachęcam do dyskusji pod tym filmem, zachęcam do oglądania naszego kanału. No i bądźcie z nami, będziemy w tym tygodniu też pokazywać jakieś inne ciekawe samochody. Trzymajcie się zatem, do zobaczenia, cześć!